Witajcie, z tej strony Husie, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Solo No i tak, co dzisiaj? Ha, co dzisiaj? Oczywiście zajmiemy się tymi patternami, które tutaj e, będziemy sobie wytwarzać mm, To mi się roztopiło żelazo, ale szczerze mówiąc jeszcze nie wiem dokładnie jak e, Wiem, że tutaj możemy sobie coś pomieszać, prawda? I tak dalej, ja to sobie jeszcze muszę ogarnąć, bo tak naprawdę e, nie miałem ostatnio czasu Byłem troszeczkę zajęty, mm, ale w sumie w dzisiejszym odcinku Solo to tak E, będzie bardziej e, informacyjny odcinek niż jakieś takie, takie e, coś będziemy więcej robić ale już, już wam powiem do czego zmierzam. Myślę, że najważniejszą informacją teraz, dwoma dwiema najważniejszymi. Kurwa, dwiema najważniejszymi informacjami, jakie wam chcę dzisiaj przekazać. To pierwsza jest taka, że. Mm, Gdzieś tutaj mi chodził taki ząbek duży, ale to dobre mniejsza z Pierwsza jest taka, że jutro o godzinie 19 na moim Teamspeak'u husiek.net odbędzie się rekrutacja na moderację do serwera Minecraft, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany byciem moderatorem, a później awansować na przykład na administratora i tak dalej, to jutro ma o 19.00 szansę właśnie na... stanie się właśnie moderatorem na serwerze. Czyli jutro rekrutacja. Rekrutacja o godzinie 19 na serwerze Teamspeak, nie na serwerze Minecraft. Od razu mówię, żeby nie było takich e, niedociągnięć, że ktoś wejdzie i miał być rekrutacja na serwerze Minecraft. Nie. Rekrutacja od razu mówię jest na serwerze Teamspeak, czyli głosowo, mikrofon wymagany. E, dobra. Kolejna rzecz. E, paczka. Paczuszka, jak zapewne wiecie, jak zapewne wiecie o paczuszce. Prometeum, koper, porzucamy to, zobaczymy, co się stanie. To będzie począć. Odezwyczaj, pokażę, jak to zrobiłem. E, o paczuszce, właśnie. Paczka, paczka, paczka. E, paczkę macie udostępnioną na moim fanpage'u na Facebooku. Czyli facebook.com slash I tam znajdziecie. Link do tej paczki. Paczka jest teraz e, tak zrobiona, że jest wypakowana, zainstalowana. Wystarczy skopiować wszystkie pliki do e, folderu. E, Minecraft w, w, w APP Data lub użyć e, instancji z Minecrafta 154 czy 152, 152 e, w MultiMC i ja tego zalecam. Pierwszy robicie instancję czystą, uruchamiacie tego Minecrafta i później. Później kopiujecie, e, kopiujecie wszystkie pliki, które są e, zawarte e, w tej paczce, e, którą tam udostępniłem. Ona jest spakowana Winrarem, więc e, myślę, że nie będzie e, problemu z e, dostaniem jej i rozpakowaniem. Także. O, że sztupę zielony kuń. Ale to ja pierdzielę. Ja co on tak biegnie? O oh no, o oh no, o oh no, no, no! Patrz, 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 o. Nie, to nie jest ten rosnący Nie, mam nadzieję, że nie. Bo wczoraj normalnie miałem coś takiego, że grałem sobie. I ten sobie jak rósł. Istnie rósł. Był większy ode mnie. Kurczy byk. Paszkwil jeden. No, i tak jak mówiłem o tej paczuszce. Paczu... fuck e, Paczuszka jest, tak jak mówię, rozpakowana i nie ma problemu z forgem, bo wiem, że tam e, był problem jakiś z forgem. Prawdopodobnie domyślam się przez co? E, no ale, ale, ale. Tak to już bywa. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak sobie to przetopimy. Dodaliśmy żelazo i koper. Dobra, to nam się topi. Okej, okay, yy, mamy deski, mamy deski, mamy, mamy cztery paterny. Puste paterny. Te paterny, jak wiecie, pewnie już pokazywałem, robimy z patyków. Pyk-pyk. I z dwóch, czy z dwóch, no, z desek. Z dwóch desek, dokładnie. Pyk, pyk, mamy paterny. I to sobie przechodzimy dalej tutaj ale mnie ten slime denerwuje a masakra dobra i na pojedynczo pyk to już mamy czyli yy, no ten człon y, kilofu więc my sobie przejdziemy do członu łopaty następnie do członu siekiery chyba tak tak Wordplate pattern, nie wiem co to jest, ale weźmiemy. A jeszcze coś takiego jest wymagane, chyba to toll binding pattern. Wiem, że mm, my możemy jeszcze robić y, patterny takie z, 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 z um, odlewany tutaj, ale to z innych materiałów. Także tym się zajmiemy też później. Um, I możemy tutaj sobie odlewać sztabki na przykład. Knife? Wow! Dobra, zrobiliśmy sobie tych trochę patternów. To sobie wrzucimy tutaj. Ale z tego co wiem, to chyba. O dokładnie: pattern chest. I tutaj fajnie, jak sobie dodamy te patterny wszystkie do ee... skrzyni, to od razu mamy dostępne, dostępne to w tutaj. I nie musimy klikać tutaj, tutaj, tutaj tylko w po prostu przeciągać. E, dobra, my w ogóle... O, coś nam się zrobiło, jakaś żółcielina. A, czyli nam to dzieli, fajnie. Poszedł w Aha, dobra, 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 dobra. Czyli już, co, już coś wiarzę, ale to tym tym się będziemy zajmować za dwa odcinki, ponieważ, yy, nie za dwa, może w przyszłym odcinku, we wtorkowym, a w czwartek podbijamy dungeony tutaj, które, które są, ja spróbuję sobie to wykonać wszystkie, no mm, jakieś narzędzia. Dobra, z tego co wiem, to się robiło w ten sposób. O, właśnie, już mamy to. Ktoś mówił, żebym nie robił samych narzędzi z innego z jednego, z jednego z jednego materiału. To jest fakt ważne, żeby nie robić tych narzędzi. A ja na razie sobie zrobię właśnie z jednych tych narzędzi. Mamy jeszcze kawałek, że możemy to użyć razy dwa. Dobra, i, 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 i coś jeszcze tutaj potrzebujemy, ale to chyba robiliśmy już w ten sposób. Stone Road? Chyba tak. O ile dobrze, o ile dobrze, dobrze, dobrze kminie. To jest co? My chcemy zrobić kilofałka, tak? Kilofałka. Czyli było tak. Tak. I tak. Jep, mamy kamienny cały kilof. Nazwijmy sobie. Yy, 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 nazwijmy sobie go. <grym> Kilofik, tak. Kilofik, tak. Fajnie, że fajnie, 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 fajnie że... Wow, jest dźwięk, że możemy sobie nazywać te e, narzędzia. No i mamy kilofik, co? Orzesz w dupkę jeża. Klikając prawym przyciskiem możemy stawiać bloki, nice! Że widzę, że coraz ciekawsze m, zastosowania mają te narzędzia. Te narzędzia oczywiście możemy później sobie ulepszać, nie? Na przykład dodając to tu i tutaj możemy wrzucić coś, ale ja oczywiście nie mam teraz przy sobie coś, co mogę wrzucić, ale... Skoczymy do domu, weźmiemy emeralda na przykład, zobaczymy co się stanie. Tych emeraldów mam sporo, więc... A cóż, zobaczymy co się stanie. Tę trzeba sobie potestować troszeczkę. Nie, oczywiście to pewne, pewnie sobie będę ogarniał jeszcze, bo mam kilka w do ogonięcia na ehm, tak ja mówię, Dzisiaj, dzisiaj będę się właśnie Wam przekazać informacje, o których Wam powiedziałem, że no paczka paczka jest najważniejsza teraz. E, Pro paczki też na 1, 6, 4. Ehm, pytacie o nią, kiedy będzie? Ehm, to jest dobre pytanie, ponieważ ja sam tego nawet nie wiem jeszcze kiedy taka paczuszka będzie, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie jak będą wszystkie mody. To znaczy, powiem tak, obecny model, który robił mi paczki, czyli tam Kenar, nie wiem czy go znacie, czy go nie znacie, nie ma za bardzo komputera i jest tutaj problem coś by się tam zwaliło, no i, no i, no i ciężko jest. E, rozmawiałem też jeszcze teraz z Tomkiem, z Ksalionem niedawno, chyba wczoraj nawet. On na paczki prawdopodobnie robi i z tego co wiem, pewnie będzie mniej błędów niż na tej parce, którą ja tutaj miałem i być może nawet wrócimy do, 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 do tej paczki tamtej. Mm. Zobaczymy, jak on nie będzie działać, prawda? Jeszcze mam, mam kilka tam możliwości, że a, dobra. Dobra, a dodajmy. Lapis. A możemy na przykład dodać dwa lapisy. Tak. To i pewnie będziemy mogli dodać dwa emeraldy, tak? A no. Nope. Wow, Czyli mamy tak, yy, wytrzymałość, tak? plus 50%, o ile dobrze, dobrze, dobrze kojarzę angielski, durability, oraz lak. Yy, chyba emerald, boże nie emerald tylko lapis, chodzi o to, że mamy większe szczęście na wykopanie czegoś tam. Yy, no, kilo wygląda w ten sposób, całkiem ładny jest. Nawet go wyrzucę na chwilkę, żebyście sobie mogli go obejrzeć, jak on sobie tutaj lewituje. Wygląda w ten sposób, więc całkiem powiem wam, że ładnie. A to jeszcze nie wszystko co możemy dodać. Możemy dodać tutaj trochę e, diamentu, złota. I w sumie... <laughs> Może jak już mamy, to sprawdźmy to jeszcze z diamentem i złotem. E, ktoś mi tutaj dał też dobrą propozycję i chusiek, zrób sobie e, Ender Chesta. E, żebym nie musiał latać tak daleko. I to jest w zasadzie dobry pomysł, gdzie będę sobie trzymał tam... Takie podstawowe, jak właśnie parę, parę rzeczy, gdzie, yy, gdzie. Gdzie, 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 yy, No, będę sobie wydobywał, prawda, tam rzecz. Weźmy sobie jedną sztabkę złota i jednego diamenciora. Dobra, yy, ale mam syf w, w eku, ja pierdzielę. Ale to nic, spoko, ja lubię mieć taki syf w eku. Więc sprawdzimy sobie jeszcze to, dodamy i pójdziemy coś przekopać. Nie wiadomo, trzeba będzie jeszcze zobaczyć nad na, na, na narzędziami, które są mieszane. Czyli mamy tam coś z diamentu, tam coś z żelaza, prawda? Czy jakoś tam innych, e, innych materiałów. Mówiliście mi coś a, o, o ame. Coś jak amelinium. Jest podobno bardzo wytrzymały, lepszy niż diament Na pewno osoby, które się znają Na pewno mm, wiedzą o co chodzi Diamond, aha czyli nam tutaj plus 500 Dobra I sztabka złota, gdzieś ją mogliśmy dodawać, ale nie możemy Ale było coś z złotem O ile dobrze pamiętam z A może nie pamiętam, może to było jakieś inne narzędzie Kurde, to patelnia mnie trochę tak Zastanawia. Co mi tu jeszcze mamy? Uh -huh. Tabliczki. Tabliczki są dosyć dziwne. Jest sporo narzędzi. Matok? Wow. Dobra. Na razie tyle. Jak teraz wygląda nasz kill? -off? A mianowicie wygląda tak. I powiem już szczerze całkiem ładnie, tylko wiecie, no szkoda, że to jest kamienny. Eee, na pewno też sobie inny inny kill -off zrobimy, to nie, nie ma. Nie ma. Nie ma nie ma jakichś zastrzeżeń do tego. Zobaczymy ogólnie jak się na nim kopie, ale ja w międzyczasie wolę sobie iść jeszcze. Fucken. Of co, z pieprzaj. Pieprzony świadek Jehowy. Nic do nich nie ma, oni są czasem Tak, teraz będzie. Husiek nie lubi świadków Jehowy. Ja wiem, że oczywiście może ktoś, że się zdarzyć, że ktoś takim nie ogląda. Nic do tego nie mam. Oczywiście spokojnie. Jego, jego wiara, prawda? Ja na przykład. Podchodzę sceptycznie do tego i do jeżeli do kościoła. raczej, raczej w kościele rzadko bywam. Jak już byłem to raczej od jakiegoś święta, i to też tak no, bo rodzina chce, a nie że ja, bo ja jakoś mnie po prostu tam nie ciągnie do tej instytucji. E, e, ale jeżeli właśnie chodzi teraz o tych świadków wiechowy. No nic, nic do nich nie ma. Bo są absolutnie, że coś tam, coś tam, tylko po prostu czasami są. Hoj upierdliwy, jak przychodzą do drzwi. Kiedyś sobie siedzę, miałem coś nagrywać i słyszę domofon. No i cóż w tym domofonie? Czyżby to był jakiś spanner? I, I cóż w tym domofonie słyszę? Co tak pierdziele? jak mały samochodzik? I cóż w tym domofonie słyszę? A no słyszę e... starszą kobitę i wyskakuje do mnie z pytaniem. Czy możemy porozmawiać o Jezusie? No ja po prostu, jak ja to usłyszałem, to po prostu zwątpiłem. Dobra, sprawdźmy, jak się kopię. Okej, okay, kopię się w miarę. O, w miarę przyjemnie. Powiem Wam szczerze, wiadomo, to będzie lepiej się kopać, jeżeli będzie ten. ten. to. to ten kill z czego innego. Ale jak widać. Kopiemy, kopiemy i nie szybko się niszczy. Czyli w zasadzie to jest bardzo bardzo, bardzo ciekawa opcja. Oj, 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 oj. No patrzcie, co my tu mamy. Kurde, nie spodziewałem się, że. Tak blisko domu będziemy mieć spawner. A wiecie co? Skoro mamy tutaj spawner. Szlak jasny by go trafił. Kurę Patrz go łopatą, co? Albo go nie patrz na Dobra, Patrz go łopatą, jakby coś miało się. Szlak! Czyli nie ma żadnego tego miecza. Pracowałby obczaj, czy jest coś w tej skrzynce? Dobra, pacam go. Patrzyli, kto jest. Masakra, ja pierdyka, no inwazja. Dobra, zrobimy taki mecz, przejdziemy sobie centralnie koło nich. Mam nadzieję, że mnie... A jednak mają na mnie chrapkę. To nie wiem jeśli przechągać, <laughs> Ale przejdziemy sobie w ten sposób, do tej skrzynki. Obczajemy co w skrzynce, najwyżej podpiję... Nie wiem czy dobrze słyszałem, czy mi się już sposób miesza. Ale... Przez chwilę mi się wydawało, że. A nic takiego. Mamy płytę jedynie. Dir to zostawimy. To zostawimy. A. Sól zostawimy. Amber. Żelazo. W zasadzie nic specjalnego tutaj nie jest. Dobra, i mam dla Was y, mega śne zadanie, ludzie. A mianowicie takie, że. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak mogę wykorzystać e, Jak mogę wykorzystać e, 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 spawner zombie e, okej, okay, mamy potencjał zombie Jak mogę wykorzystać spawner zombie Mam go tutaj blisko domu więc e, liczę na waszą kreatywność i pomoc bo zapewne bardziej ogarniacie jeżeli chodzi o kwestie spawnerowe Także byłoby fajnie, aby ktoś przed Was, jeżeli ktoś robił jakieś poradnie, co zrobić z panem z czy coś, to możecie mi go podesłać na prywatną wiadomość. Dobra, to chyba dzisiaj będę kończył, ponieważ mam jeszcze coś do nagrania. Dzisiaj Wam w sumie chciałem przekazać tak parę informacji takich i tak. Podsumowując wszystko, jutro godzina 19. Rekrutacja na moderatora serwera Minecraft, mojego serwera Minecraft na TeamSpeaku odbędzie się o godzinie 19. Paczka wypakowana, zainstalowana, wystarczy tylko skopiować pliki, znajduje się na moim fanpage'u. Jeżeli ktoś nie będzie mógł znaleźć, to wystarczy zjechać troszeczkę niżej na tym fanpage'u, podminuję tutaj najnowsze wpisy, i tam ta paczka będzie do pobrania. Jest na serwerze, znaczy hostingu, mega czy jakoś, tak. Także tam sobie tą paczkę pobieracie. Co jeszcze? W przyszłym odcinku Minecraft Solo podbijamy sobie, nie podbijamy, a raczej wykonujemy resztę narzędzi, już troszeczkę lepszych. Ja to sobie wszystko przygotuję, tak, co będę potrzebował. Robimy narzędzia i. W czwartek, czyli w kolejnym odcinku solo, podbijamy e, dungeony. Tutaj, które się znajdą, pierwszy e, ten zamkowy, a później ten taki e, z piaskowca, jakby tam jeszcze nas nie było, więc tam sobie pójdziemy na pewno. E, także będą te na dungeony. E, w kolejnym odcinku w sobotę, będziemy sobie eksplorować jaskinie. Będziemy wykopywać e, złoża, surowce, właśnie do, e, do Tinkers Constructa, jeszcze które gdzie mi się przydadzą. Poszukamy sobie też opuszczonej kopalni e, i, i, I prawdopodobnie na... E, jak już znajdziemy tą, tą kopalnię To będę chciał sobie z pająków właśnie z... Z, 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 z pająków Zrobić malutką ekspiereczkę. Także jeżeli ktoś ma też jakiś pomysł takiej ekspiarki pajączkowej z, z, z kopalni czy coś To też również może mi podesłać Dobra. Pytacie też o live'y z Minecraft Solo. Z Minecrafta ogólnie, nie tylko z Minecrafta, z live'y ruszą w przyszłym tygodniu. Tam sobie jeszcze ogarniam pewne grafiki na, 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 na swojego Twitcha i tak dalej. Jeżeli ktoś mnie jeszcze nie follow'uje, to oczywiście w opisie macie link do Twitcha. Tam sobie możecie kliknąć, zobaczyć i tak dalej. I spotykamy się już na live'ie. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że chyba uda mi się zrobić live albo w poniedziałek, czyli. E, e, a nie, w poniedziałek mi się nie uda zrobić. Wybaczcie, sorry, mam, 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 mam już coś, mam pewien plan. E, także live prawdopodobnie zrobimy w środę. E, w środę, w środę, w środę to będzie, już wam mówię, który, 23, 23 październik, i wtedy prawdopodobnie około godziny 20, 21 zrobimy sobie live'a z solo. Będę też prowadził wtedy przygotowania do czwartkowej e, wyprawy na, e, na Dungeon. Także w środę na live się przygotowujemy. Dobra, to cóż, e, ja się z wami żegnam. Jeszcze, jeszcze dodam, że tego live'a i tak, jeszcze potwierdzę, e, powiedzmy, we wtorek i w środę w ciągu dnia na swoim fanpage'u i we wtorek na odcinku solo. E, no, także to wszystko dzisiaj. E, widzimy się we wtorek. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i, papa, oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić e, łapki w górę. No i jakiegoś komentarza. No to trzymajcie się, papa. Pa.